hej! Nadszedł czas na jeden z Waszych ulubionych tematów, czyli mitologia nordycka w sztuce północy. Mitologia nordycka to temat często pojawiający się w sztuce, ale nie tak często jak mitologia grecka czy rzymska. I chciałabym dzisiaj przedstawić pracę nie niemieckich malarzy czy angielskich, którzy odnosili się do spuścizny całego obszaru germańskiego, ale właśnie do malarzy skandynawskich, nordyckich i rzeźbiarzy, którzy przedstawiali wątki mitologii nordyckiej w swojej sztuce. Pierwsze przedstawienia bogów nordyckich znajdziemy oczywiście w sztuce wikingów i najstarsze figurki, które odkrywali archeolodzy w różnych miejscach, przedstawiają właśnie takie najbardziej charakterystyczne postaci z ich najbardziej widocznymi atrybutami. Szczególnie Frej, uznawany za brata bliźniaka Freji, był bogiem płodności. Figurki, najstarsze figurki zachowane z przedstawieniem tego boga właśnie w bardzo widoczny sposób mają zarysowane genitalia. Więc figurki Thora, Freja, Freji, czy nawet Odyna, można je oglądać w muzeach nordyckich. Z drugiej strony, drugim takim też źródłem wiedzy dla malarzy współczesnych czy nowoczesnych były manuskrypty, ilustracje do Edd chociażby. Te manuskrypty, najlepiej zachowane, najbarwniej ilustrowane, pochodzą na przykład też z XVIII wieku, ale są też i starsze, z XVI wieku. To z nich mogli również czerpać artyści swoje wyobrażenie o tym, jak przedstawiać danych bogów. Widzimy, że część z tych ugruntowanych właśnie na ilustracjach manuskryptów przedstawień bogów zostanie później powtarzana w późniejszych przedstawieniach. Prześledźmy sobie tak właśnie epokami, jak przedstawiono najważniejsze postacie mitologii nordyckiej, czy najważniejsze wydarzenia, bo to też pokazuje nam, że pewne wyobrażenia bogów, nordyckich, mogą zmieniać się w zależności od epoki, w zależności od potrzeb, w zależności od stylu artysty. Zacznijmy więc od najważniejszego boga, a więc Odyna, wszechmocnego Odyna, którego poznamy w Eddzie jako postać, którego wyglądzie charakterystyczne jest tylko jedno oko. Często przedstawiany jest w kapeluszu, jako wędrowiec, ale też właśnie zyskuje cechy trochę takiego Zeusa. Klasyczne przedstawienie Odyna według Dłuta Hermana Ernsta Freyda pokazuje, że źródłem była przede wszystkim ikonografia mitologii greckiej. Ten Odyn zdecydowanie przypomina Zeusa olimpijskiego. Czyli jest również przedstawiany na tronie, również w podobnym stroju antykizowanym. Jest władcą, jest królem w takim wyobrażeniu właśnie bardziej śródziemnomorskim. Więc Odyn będzie na początku przedstawiany właściwie jak Zeus, mimo że ma inne atrybuty. Później jednak będą artyści skupiali się na tych cechach bardziej charakterystycznych, na przykład na jednym oku. W tym zestawieniu nie może też zabraknąć współczesnego ilustratora, Johanna Egenkransa, którego Odyn miał białą brodę, długą brodę, często miecz. Kiedy sięgniemy do źródeł, czyli do manuskryptów ilustrowanej Eddy z 1760 roku, to zdecydowanie właśnie te elementy są. Jest to też taki punkt wyjścia dla danych artystów. Kolejny bóg, ważny bóg, który też w pewnym sensie może kojarzyć się z Zeusem, to Thor, bowiem obaj byli bogami związanymi z niebem, z grzmotami i kojarzyli się ze zmianą pogody. Thor przede wszystkim ma jako swoje atrybuty młot, Mjolnir, oraz rydwan zaprzeziony w kozły i tak faktycznie często będzie przedstawiany, tak jak na przykład w tym obrazie Vingego, najbardziej charakterystycznym, gdzie na tle jego wspaniałego młotu widzimy błyskawice. A więc muskularny, z dłuższymi włosami, ubrany w strój, wojownika. Tak będą go widzieć romantyczni malarze. Prace Vingego również mają wiele cech romantyzmu. Widzimy tutaj przede wszystkim nawiązania do palety barwnej czy samej malarskości romantyzmu. Kolejnym bogiem będzie Loki. Loki, który również kojarzy się z rudymi włosami. W tym przypadku ta rudość miałaby też charakteryzować jego złośliwość i dosyć szczególny temperament. Już w manuskrypcie Eddy widzimy tę postać również z długimi włosami, w czapce
czapce i z bardzo takim pełnym sprytu i złośliwości wyrazem twarzy. A nawet właśnie ten strój mógłby się nam kojarzyć dzisiaj z jakimś, być może nawet błaznem. O Lokim mówi się, że była to postać ani tak stuprocentowo męska, ani żeńska, więc w wielu przedstawieniach Loki, tak jak na przykład u Bauera, jest taki dosyć dziewczęcy, subtelny. Z drugiej strony w scenach męczeństwa Lokiego, czy ukarania go właśnie przez bogów za zabicie Baldera, widzimy nawiązania takie właśnie klasyczne. Kiedy popatrzymy na scenę leżącego, nagiego Lokiego, któremu żona Signy pomaga, zbierając jad węża znad jego głowy, żeby nie paliła go w skórę, no to tak naprawdę widzimy, że w tych ujęciach bardziej jeszcze klasycznych, takich jak na przykład na obrazie Eckersberga, te sceny nawiązują do chociażby przedstawień, no właśnie, kogo? Prometeusza. Kiedy przyjrzymy się przedstawieniom Odyna, Lokiego, czy nawet Thora, to widzimy, że oni mają wiele cech właśnie zaczerpniętych z przedstawień ich odpowiedników w mitologii greckiej czy rzymskiej. To nie powinno nas dziwić. To jest właściwie bardzo pomocne, że w tamtych czasach można było łatwiej też zrozumieć tę sztukę poza samą Skandynawią. No ale też nie zapominajmy o kobietach z mitologii. Przede wszystkim Freji. Najstarsze przedstawienia Freji podkreślają jej biust. Była to w końcu bogini płodności i dobrobytu. Najczęściej reprodukowane przedstawienie Freji należy do Nilsa Blumera. Mamy tutaj dziewczynę, kobietę, która sunie po chmurach w rydwanie zaprzężonym w koty, a więc też jej główne atrybuty. Freja szukająca swojego męża może być tak naprawdę uosobieniem czy ucieleśnieniem rzymskiej Wenus czy greckiej Afrodyty. Jest to piękna kobieta o różanych policzkach, rudych, zaplecionych misternie włosach. Często jej ciało półnagie jest tutaj też jej ważnym atrybutem. Tę jej nagość chociażby eksplorował John Bauer w swoich szkicach Freji, ale też widzimy ją właśnie w sztuce Eggenkransa. Więc ta postać jest jedną z ulubionych, chociaż może nie tak ulubioną jak Idun. Bo Idun w sztuce właśnie nordyckiej pojawia się bardzo często. Przypomnijmy, była to bogini młodości, która opiekowała się złotymi jabłkami. Jabłkami, które właśnie dawały bogom ich młodość. No i poznajemy ten wątek w momencie, kiedy te jabłka będą próbowali bogom Asom wykraść olbrzymi. I przez ten popularny wątek pojawia się on często też w sztuce. Idun pojawia się właśnie najczęściej ze swoim atrybutem, czyli z koszem jabłek, i pojawia się albo w obrazie takim jak u Blumera w scenie z Bragim, który gra na harfie, ale też, tak jak u na przykład Bauera, widzimy ją właśnie w towarzystwie Lokiego, który próbuje podstępem odebrać jej złote jabłka. Idun będzie tutaj przede wszystkim miała długie, piękne, złote włosy, no i właśnie te wspomniane jabłka, które, co ciekawe, pojawią się też w taki nieoczywisty sposób w twórczości Kalla Larsona. Kiedy popatrzymy na jedną też z popularnych ilustracji jednej z jego córek, Brity, to właśnie widzimy, że ta dziewczynka trzyma w rękach w koszyku złote jabłka i też ma w sobie pewne cechy wyglądu Idun, złote włosy, jest taką niewinną dziewczynką, która właśnie ściska przede wszystkim te jabłka. No ale w twórczości Kalla Larsona najbardziej mitologicznym dziełem, nad którym pracował przez wiele lat, jest Ofiara w przesilenie zimowe, czyli Midwinterblot. Jest to ogromny projekt, który Kalle Larsson zaprezentował Muzeum Narodowemu w Sztokholmie. Midwinterblot nawiązuje do czasów pogańskich, kiedy bogom składano różne ofiary. I w tej rozbudowanej kompozycji widzimy w samym centrum właśnie kolejną ofiarę,
króla Domalda, który miał być złożony bogom dla zagwarantowania swojemu ludowi dobrobytu. Widzimy, że w tle, w świętym Gaju, obok świątyni w Upsali, dawnej Upsali, na drzewie znajdują się już właśnie pozostałości wcześniejszych ofiar, czaszki ludzkie i czaszki zwierząt, a więc tak jak w zapiskach chociażby Adama z Bremy mamy dowód na to, że bogom składano ofiary z różnych gatunków. No i właśnie tutaj tym ostatnią ofiarą miał być sam król, który w pewnym sensie sam składał się w ofierze. Obok widzimy kata, kapłana, który też właśnie z sztyletem przypominającym młot Tora ma zadać ostateczny cios. Było to dzieło krytykowane też ze względu na nieścisłości związane z źródłami historycznymi, ale jest to zdecydowanie jedno z najbardziej rozbudowanych takich programów ikonograficznych związanych z mitologią nordycką. A więc nawet jeśli nie mamy tutaj wprost przedstawionych bogów, tylko już bardziej postaci z sag, to jednak widzimy właśnie w tej architekturze świątyni w Upsali, widzimy zarysy posągów wystawionych bogom nordyckim. Znajdziemy tam m.in. Thora i Freja. Poza prezentowaniem po prostu takim bardziej alegorycznym bogów, takich jak Odyn, Freja, Thor, widzimy wiele scen rodzajowych, ilustrujących dane mity. I to jest tak naprawdę oczywiście nawiązanie do tradycji malarstwa akademickiego, kiedy to przedstawiano storie, wielkie tematy, tematy biblijne, tematy historyczne, tematy mitologiczne. Na nich oparte są oczywiście też te sposoby przedstawiania scen mitologii nordyckiej, bo cała tradycja malarstwa właśnie mitologicznego wywodzi się z przedstawiania mitów greckich i rzymskich. I wiele jest oczywiście takich scen i wątków, które powtarzają się w sztuce przede wszystkim malarskiej, ale także w rzeźbie. Przede wszystkim sceny związane już bezpośrednio z końcem świata i z tą ostateczną walką bogów. Wspominam już niemieckiego rzeźbiarza, jego fryz Ragnarok, w którym niestety nie zachował się do naszych czasów. Pojawiają się różne postacie z mitologii. Sam Ragnarok jest oczywiście takim tematem często podejmowanym, ale są też właśnie wydarzenia wcześniejsze, czyli chociażby już wspomniane przeze mnie ukaranie Lokiego przez bogów za to, że zabił Baldera, czy też bardzo ważny wątek widoczny tu chociażby u Hansena, uczta u Elgira, która była początkiem wielkiej kłótni między bogami, pierwszym krokiem do końcowej walki bogów między sobą. Sama śmierć Baldera, czyli takiego najsłodszego z bogów, najbardziej niewinnego, który podstępem zostanie zastrzelony, jest właśnie tutaj częstym motywem wracającym w twórczości wielu artystów wielu epok. Podobnie na przykład motyw z wilkiem Fenrirem, który odgryza dłoń Tyrowi. Tę scenę widzimy chociażby u Jona Bauera. Wiele też postaci, które kojarzą się nam z mitologią bardziej może już odlegle, na przykład z sagami czy późniejszymi podaniami. Chodzi mi na przykład o walkirię czy norny. Czy to będą takie postaci drugorzędne, ale jednak bardzo charakterystyczne. Walkirie często pojawiały się w twórczości nie tylko skandynawskich, ale też niemieckich artystów, czyli te waleczne dziewice, często ubrane w pióra, łabędzi, które zabierają poległych żołnierzy ze sobą do Walhalli. Te sceny właśnie wojenne, batalistyczne będą tutaj punktem wyjścia do zilustrowania tego fragmentu mitu. Ale widzimy też inne postaci, tak jak na przykład postać boga oceanów, Augira czy Egira, który jest tutaj przedstawiony właśnie ze swoimi córami, nimfami wodnymi w czeluściach morskich, grającego na harfie. To obraz Nilsa Blomera. Albo właśnie scena, w której Ymir karmi się mlekiem tej prakrowy Audumli,
to jest obraz właśnie klasycystyczny, ale motyw ten pojawia się też w twórczości modernistycznej. Widzimy, że te postacie są w siebie wpisane, wpisane też jednocześnie w prostokąt, a więc tworzą jakąś pewną całość. Autorem tej rzeźby jest islandzki artysta Einar Jonsson, którego twórczość no tutaj faktycznie skupia się na mitologii nordyckiej, na postaciach z Ed i na różnych bohaterach sag islandzkich. W Parku Rzeźb w Reykjaviku, obok Muzeum Einara Jonssona, znajdziemy wiele przykładów właśnie takich przedstawień mitologii, już dosyć nowoczesnych, bo jednak nie są to ujęcia takie stricte klasyczne, mimo że mamy wiele postaci właśnie przedstawionych według kanonu greckiego, to jednak często są to już ujęcia bardziej kubistyczne, bardziej zamknięte w figurach geometrycznych. A więc ta sztuka nordycka, która przedstawia mitologię i mity nordyckie swoich bogów, ma tak naprawdę cechy z obu stron. I widzimy to szczególnie w twórczości artystów XVIII czy początku XIX wieku, gdzie te dzieła są takie bardziej klasyczne, wiele postaci jest, można powiedzieć, kopiuj wklej z rzeźb antycznych czy z obrazów renesansowych. Ale już właśnie w późniejszych czasach, pod koniec XIX, na początku XX wieku, artyści będą sięgać po bardziej nowoczesne sposoby przedstawienia swoich bogów. Szczególnie w XIX wieku nastąpiło wielkie zainteresowanie mitologią nordycką, Eddami, i wielu artystów spoza obszaru skandynawskiego będzie te tematy przedstawiać w swoich dziełach. One też mogły być inspiracją dla artystów skandynawskich, bo wielcy rzeźbiarze i malarze, tacy jak Henryk Fuseli czy William Blake, też czasem sięgają po te tematy i wątki. I kiedy renesans tematów mitologicznych następuje właśnie w dobie romantyzmu i w XIX wieku będą to bardzo popularne wątki w sztuce nordyckiej, to tak naprawdę drugi moment ważnego zainteresowania tymi tematami, ale już w nowoczesnym ujęciu, następuje w wieku XX. Tutaj do najważniejszych artystów ilustrujących mitologię nordycką należy przede wszystkim Szwed Johan Bauer, którego twórczość przedstawiałam już wielokrotnie na tym kanale. Jest to ilustrator, malarz, który bardziej bajkowo podjął się ilustrowania mitologii. Dlatego w jego twórczości ta kreska secesyjna może sprawić, że pewne postaci wydają się bardziej przyjazne i bardziej pozytywne niż to, do czego przyzwyczaili nas wcześniejsi malarze. Ale zdecydowanie to dzisiejsze, współczesne przedstawianie bogów nordyckich jest zdominowane przez popkulturę. I kiedy sięgamy po wiele tekstów kultury popularnej, nie tylko nordyckiej, nie tylko nawet germańskiej, to znajdziemy często przedstawienia tych bogów i tych najbardziej rozpoznawalnych motywów z mitologii nordyckiej. Często są one oczywiście oparte na wzorcach klasycznych, na wzorcach z przeszłości, ale też mają w sobie wiele ze sztuki już właśnie popularnej, wiele takich elementów wręcz superbohaterów, które sprawiają, że bogowie stali się po prostu właśnie postaciami popkultury i stracili ten swój dawny majestat i wszechmoc, z którą kojarzyliśmy ich właśnie w twórczości wcześniejszych wieków. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, zapraszam Was na mój kanał Utyle Tule mówi o sztuce północy. Możecie znaleźć też teksty na mojej stronie www.utuletule.pl oraz na mediach społecznościowych, na Instagramie i na Facebooku.